Dziś kilka słów o dokarmianiu dolistnym drzew po zbiorach owoców. Dzień dobry, jesteśmy w sadzie jabłoniowym w okolicy Mogielnicy. Jest to kwatera odmiany Red Cup na podkładce M9. Owoce zostały już zebrane, jednak praca w sadzie nie kończy się na zbiorach. Bardzo ważnym zabiegiem po zbiorach owoców jest dokarmianie dolistne drzew. Celem takich zabiegów jest dostarczenie dodatkowej porcji składników odżywczych. Składniki te, dostarczone poprzez liść, trafiają nam do części zdrewniałych, gdzie zostają zmagazynowane na okres zimy. Wczesną wiosną, kiedy warunki klimatyczne są niesprzyjające, znacznie utrudnione jest pobieranie składników pokarmowych z gleby. Wtedy rozwijające pąki kwiatowe mogą czerpać zgromadzone składniki, które zostały dostarczone jesienią. Głównymi składnikami dostarczanymi jesienią, oprócz niewielkich ilości azotu, które mają wpływ na odżywienie pąków kwiatowych, jest bor i cynk. Oba te mikroelementy są transportowane i magazynowane w częściach zdrewniałych drzew. Bor ma korzystny wpływ na rozwijające się tkanki roślin, przede wszystkim na kwiaty i zawiązki owoców. Jego deficyt często prowadzi do zasychania kwiatów, drobnienia, pękania oraz ordzawiania owoców. Cynk wpływa na efektywniejsze wykorzystanie nawożenia azotowego, korzystnie wpływa też na rozwijające się pąki kwiatowe, ale przede wszystkim zwiększa wytrzymałość drzew na niskie temperatury, które panują zimą i pojawiają się też wczesną wiosną. Przy silnym deficycie cynku w sezonie wegetacyjnym wierzchołki pędów zamierają. Drzewa źle odżywione cynkiem gorzej zawiązują pąki kwiatowe. O zabiegach późnojesiennych opowie nasz doradca Michał Gajda. Warunkiem skuteczności wykonania zabiegów późnojesiennych jest termin stosowania. Musimy pamiętać, że liście muszą być jeszcze zielone i być fotosyntetycznie czynne. Najlepiej pierwsze zabiegi wykonujemy około 7 dni po zbiorze owoców. Następne kolejne, pierwszy, drugi zabieg co 7-10 dni. Najlepiej wykonać zabiegi maksymusem ekstra cynkowo-borowym w dawce 4 kg na hektar. Do tego zabiegu możemy dodać mocznik w ilościach od 2 do 8 kg na hektar. W sadzie jabłoniowym dolistne opryskiwanie mocznikiem w okresie jesiennym ma dodatkowe duże znaczenie w ograniczeniu infekcji pierwotnego parcha jabłoni. Opryskiwanie 5% roztworem mocznika w okresie końca października po pierwszych przymrozkach, w momencie opadania pierwszych liści, przyspiesza rozkład i daje dobre efekty w ograniczaniu liczby zarodników parcha jabłoni. Dawka mocznika w tym okresie powinna wynosić od 40 do 50 kg na hektar. Pamiętajmy, że kondycja drzew, ich przezimowanie oraz dobre plonowanie w kolejnym sezonie zależą od nawożenia drzew. Jeżeli podobał się film, zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału.